Przygotowaliśmy m.in. poczęstunek, bo przecież wiadomo, że jak ktoś już do nas przyszedł, to kto wie, czy nie trafi do nas głodny, ale mamy też coś dla tych, którzy są głodni wiedzy, więc mamy mnóstwo różnych eksperymentów naukowych i chemicznych, i fizycznych. Można też pograć w gry, na przykład w grę, która ma ponad 1200 lat. Prowadzimy klub gier historycznych właśnie. Przy czym nie trzeba znać historii, dzięki tym grom po prostu świetnie się bawimy i poznajemy historię. A gry historyczne mogą być przeróżne. Nie gramy tylko w komputerowe, żadne smartfony, telefony, komputery, nie. Tylko to jest na przykład gra wikingów, tak? Domowy wulkan, proszę bardzo. Trzeba mieć stożek wulkaniczny wpierw. Później trzeba mieć asystenta, bo to jest Adaś. I Adaś tutaj wsypie, on będzie wiedział co. A konkretnie jest to... Co to jest Adaś? Lichromian amonu. Brzmi skomplikowanie, ale chyba trudne nie jest. Nie, na pewno nie. Znajduję się w katowickiej dzielnicy Brynów. Właściwie części Katowic, albowiem Brynów jest rozdzielony obecnie pomiędzy cztery katowickie dzielnice, ale ten Brynów 100 lat temu został włączony do Katowic. Od roku 1924 przeszedł wielką metamorfozę i metamorfozę tę w dużym stopniu zawdzięcza rozwojowi tutaj nauki. W miejscu, gdzie jesteśmy, funkcjonowała niegdyś szkoła średnia. Wcześniej tu było po prostu pole i ulica Rolna, która tak naprawdę w tym miejscu nie istnieje. Zaczynała się i kończyła po dwóch przeciwnych swoich dziś stronach, a w środku była polna ścieżka. Przy tej Rolnej później powstała szkoła średnia, a dziś jest tu szkoła wyższa, Akademia Śląska.